Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Za nami kolejna seria spotkań, pierwsza seria spotkań właściwie w trzeciej rundzie zmagań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Energa AZS Koszalin w pierwszym spotkaniu tego etapu zmierzyła się z MKS-em Perłą Lublin. Sporo emocji w tym spotkaniu. Niestety porażka naszej drużyny 21-24. Sporo emocji, ale końcówka jednak dla mistrzyń Polski. Tutaj to właśnie zespół mistrzyń Polski pokazał lepszy charakter właśnie w końcówce. Wytrzymały lepiej psychicznie właśnie tą rywalizację wyrównaną, choć przez większą część meczu nasz zespół spisywał się znakomicie. Relacja z tego spotkania, a także pomeczowe wypowiedzi przed nami. W pierwszej kolejce spotkanie w grupie mistrzowskiej Superligi, czyli w trzeciej rundzie rywalizacji, Energa AZS Koszalin mierzyła się z drużyną MKS Perła Lublin. Trudno było wskazać faworyta tej konfrontacji. Energa liczyła na to, by zbliżyć się do czołowej dwójki, natomiast MKS zwycięstwem nadal liczyłby się w walce o mistrzostwo Polski. Zaczynamy od trafienia dla gości. Już w drugiej minucie bramka z rzutu karnego Kingi Achruk. Prowadzenie dla gości Kinga Achruk. W odpowiedzi dla zespołu koszańskiego Tamara Symbatian. Seria trzech bramek z rzędu zakończona trafieniem dla zespołu przyjezdnego Joanny Szarawagi. I bramka dla Perły Joanna Szarawaga. Bramka dla naszej drużyny trafia z numerem 27 Hanna Rycharska. I odpowiedź gospodyń Hanna Rycharska. Rozpoczynała tym samym serię sześciu bramek z rzędu naszej drużyny. Serię zakończyło trafienie Adrianny Nowickiej. W tym momencie zespół koszański prowadził 7-4. W kolejnych minutach seria bramkowa drużyny z Lublina. Serię kończy trafienie Walentiny Nescjaruk i był remis 7-7. Kolejna bramka dla naszej drużyny, tym razem Paula Mazurek. Końcówka pierwszej części należała do zespołu koszańskiego. Trafienie Hanny Rycharskiej i zespół koszański po pierwszej połowie prowadził 12-9. Drugą odsłonę rozpoczynam od trafienia dla gości Aleksandry Rosiak. Tutaj trafia dla naszej drużyny Natalia Wołownyk. Chwila lepszej gry w wykonaniu gości. Do remisu doprowadza Mia Moldrup. Kolejne minuty to trafienia zespołu koszańskiego. Na 16-14 trafia Tamara Symbatian. Trzy bramki z rzędu zespołu lubelskiego. Seria zakończona trafieniem Marty Gęgi i MKS prowadzi 17-16. Do końca trwała wymiana ciosów. Tutaj bramka dla zespołu przyjezdnego Marty Gęgi. MKS prowadzi różnicą dwóch trafień. W końcówce spotkania bramki dla naszej drużyny zdobywała Monika Michałów. Tu kolejna bramka naszej zawodniczki i nadal tracimy jedno trafienie do rywalek. Zespół lubelski utrzymał jednak przewagę. Trafienie na podsumowanie tego spotkania Patrycji Królikowskiej. Ostatecznie MKS Perła Lublin wygrywa z Energo AZS-em Koszalin 24-21. Dla naszej drużyny 6 bramek zdobyła Monika Michałów, 5 Paula Mazurek. Dla gości 7 Marta Gęga, 6 Kinga Achruk. Walka była bardzo wyrównana, z takim wskazaniem przez większą część meczu na waszą stronę. No, nie udało się jednak wygrać z MKS. Tak, zagrałyśmy bardzo fajne zawody. Gratuluję dziewczynom walki, determinacji. Nie udało się wygrać. Nie grałyśmy z byle kim, grałyśmy z mistrzem Polski, z ogromnym, silnym rzutem z drugiej linii. Starałyśmy się wyeliminować to, jak mogłyśmy. Wiemy, że Lublin swoją grę właśnie opiera na drugiej linii, grze z kołem. Przez większą część spotkania udało się to wyeliminować. No, może troszeczkę zabrakło sił. Taki kluczowy moment między 46 a 48 minutą.
Dwie minuty kary dla nas i w tym czasie z plus 2 na minus 1, 3 bramki z rzędu Lublina, który się rozpędził w tym momencie i w zasadzie przejął kontrolę w tym spotkaniu. No, nie potrafiłyśmy tego przytrzymać, grałyśmy jedno mniej na boisku. Nie potrafiłyśmy znaleźć sposobu na to, że Lublin zagrał 5 plus 1. Zamiast grać z Wodem mocno na zewnątrz, gdzieś tam próbowałyśmy piłkę zostawić w środku, no nie przyniosło to efektu. A trzeba powiedzieć, spore emocje tutaj w kosze nie jest. Długo próbowałyście narzucić swój rytm gry. To się udało tak gdzieś się w ostatnim kwadransie rywalizacji. No, wcześniej nie, ale później końcówka zdecydowanie dała. Naprawdę dzisiaj jestem dumna ze swojego zespołu, bo pokazałyśmy pazur. Podniosłyśmy się po naprawdę ciężkim pojedynku w Zagłębiu i myślę, że tutaj najbardziej chodziło o psychikę, żeby po ciężkim meczu, który naprawdę zagrałyśmy bardzo słabo, podnieść się i pokazać dzisiaj swoją grę. I myślę, że w końcówce naprawdę zobaczyliśmy kawał dobrego handbalu, jeżeli chodzi o obronę, na pewno w naszej drużynie, więc szapoba dla dziewczyn i naprawdę dzisiaj wygra po prostu drużyna. Tuż po spotkaniu Energia AZS Koszalin z MKS-em Perłą Lublin, porażka naszej drużyny nikła, naprawdę spore emocje w tym spotkaniu. O tym, co się działo w tym pojedynku, rozmawiam z moim gościem, a jest nim Monika Michał. Witam. Dzień dobry. Trzeba powiedzieć, że spotkanie od początku do końca dostarczyło sporych emocji. Kibice mogli delektować się rywalizacją. Oczywiście kibicowali naszej drużynie przez większą część meczu. To wyprowadziłyście. Gdzieś tam w końcówce czegoś zabrakło. Właśnie czego zabrakło, żeby wygrać z takim rywalem. Na początku dziękujemy bardzo kibicom, bo wspierają nas naprawdę i liczymy się z tym, że są z nami na dobre i na złe. W dzisiejszym meczu czego zabrakło? Nie wiem, nie chcę się doszukiwać, czego zabrakło. Naprawdę podniosłyśmy się po tym ostatnim meczu, który był dla nas fatalny. Podniosłyśmy się, zagrałyśmy bardzo mądrze w obronie, mocno w obronie i cieszę się, że obrona nasza coraz lepiej wygląda, tak jak tego sobie życzy trener, tak jak my sobie tego życzymy, więc z tego się bardzo cieszymy. Co zawiodło w tym meczu? Na gorąco ciężko jest ocenić. Chyba znowu mamy przestoje. I w tych przestojach gdzieś tam głupia kara dwuminutowa, rywalki odskakują nam i praktycznie z takim zespołem jak MKS Perła Lublin, dwie bramki to jest bardzo dużo. To było takie kluczowe spotkanie dla obu drużyn właśnie na to przełamanie po meczu pucharowym. MKS również fatalnie spisał się, może nie wy się fatalnie spisałyście, ale fatalnie się spisał MKS w starcie z Zagłębiem. Też tutaj przyjechało, żeby się przełamać. Do 47 minuty. Tak naprawdę to wszystko wyglądało idealnie po naszej stronie. Te dwie minuty kosztowały nas to, że MKS się rozpędził, a my straciliśmy impas i kontrolę nad tym spotkaniem. No właśnie, ta 47 minuta, nie chcę wracać do meczu ze Szczecina, ale właśnie gdzieś tutaj mamy ten przestój. Nie wiem, czy to wynika z tego, że już czujemy trudy sezonu, że może odcina nas w tym momencie, nie wiem, a może nam brakuje akurat w tym momencie jakiegoś takiego zapalnika pozytywnego. Na pewno obejrzymy ten mecz, chcemy, żeby te przestoje były coraz krótsze i na tym się będziemy skupiać. A trzeba powiedzieć, że ta końcówka spotkania wyglądała tak, że to była rywalizacja pomiędzy tobą a MKS-em Perłą Lublin. Praktycznie byłaś nie do zatrzymania, co rzut to wpadało. I był taki moment, kiedy traciliśmy jedną bramkę, mieliśmy piłkę, zeszłaś z boiska. Z czego to wynikało w tym momencie? To nie było czegoś takiego, że ja przeciwko zespołowi. Jesteśmy całym zespołem i zawsze szukamy jakiejś zawodniczki, której dobrze idzie. Cieszymy się, jak każda wnosi coś do swojego zespołu. Dzisiaj akurat mi się działo, więc grałyśmy akcję pode mnie z różnym skutkiem. Raz mi się udawało trafić, raz nie, więc cieszę się, że mogłam pomóc. No, jak widać po wyniku, nie do końca. Pomogłam, żeby zdobyć te 3 punkty, ale mam nadzieję, że w innych meczach też włączę się tak samo jak w tym do rzucania bramek. No, rywalizacja w dzisiejszym spotkaniu z MKS-em pokazała, że potencjał jest. Rywalizacja o medale jeszcze się nie zakończyła. Szkoda tych 3 punktów, żeby gonić tutaj tą czołową dwójkę, ale mimo wszystko to jeszcze chyba nie jest stracona pozycja, żeby walczyć jeszcze o coś wyżej niż trzecie miejsce. Pewnie, że nie. Nie ma czegoś takiego, że będziemy odpuszczać, bo teraz przegrałyśmy. Walczymy o każde 3 punkty. Czy patrzymy na tabelę? Raczej nie. Chcemy po prostu, nie chcemy sobie narzucać presji. Zobaczymy na koniec sezonu, jak to będzie, czy będziemy mieć medal, złoty, srebry. To wszystko dowiemy się tego w maju, może tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na dzisiaj przegrywamy w pierwszej kolejce trzeciej rundy zmagań z MKS-em Perłą Lublin, ale naprawdę fajne zawody i liczymy na kolejne udane występy naszej drużyny. Energa AZS Koszalin przegrywa z MKS-em, a moim Państwa gościem była dzisiaj Monika Michał. Dziękuję. Dziękuję.
Za nami pierwsza seria spotkań trzeciej rundy zmagań, nie tylko grupa mistrzowska, ale też grupa spadkowa, także wszystkie wyniki, tabele i zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższym tygodniu. Za nami półfinały Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. Energa AZS Koszalin mierzyła się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Do przerwy prowadzenie naszej drużyny 14-7. Niestety nie udało nam się utrzymać tak wysokiej przewagi. W drugiej części to Pogoń zdominowała rywalizację i ostatecznie wygrała 21-19. Tym samym Pogoń Szczecin awansowała do finału Pucharu Polski. W drugim półfinale Zagłębie Lubin mierzyło się z MKS-em Perłą Lublin. Tutaj do przerwy 15-4 dla Zagłębia. Ostateczny wynik to zwycięstwo drużyny z Lubina 21-11. Tym samym Zagłębie rywalizować będzie w finale z Pogonią Szczecin. Finał zaplanowany jest na 18 maja. Komplet wyników spotkań w grupie mistrzowskiej. Energa AZS Koszalin przegrywa z MKS-em Perłą Lublin 21-24. W dwóch pozostałych spotkaniach rzuty karne. KPR gminy Kobierzyce lepszy od Pogoni Szczecin, natomiast Zagłębie Lubin również po rzutach karnych wygrywa ze Startem Elbląg. W grupie spadkowej rzuty karne w meczu Ruchu Chorzów z UKS-em PCM Kościerzyna, lepszy Ruch. KPR Jelenia Góra wygrywa z Piotrkowią Piotrków Trybunalski 27-22, pauzowała Korona Handball Kielce. Tabela grupy mistrzowskiej na czele Zagłębie Lubin z dorobkiem 56 punktów, tyle samo ma Perła Lublin, 47 i trzecia lokata Energia AZS Koszalin, 39 punktów, czwarte miejsce KPR gminy Kobierzyce, 36 ma Start Elbląg, 35 Pogoń Szczecin. Dolna część tabeli Piotrkowie ma 21 punktów, 19 Korona Handball Kielce, 18 KPR Jelenia Góra, 14 Ruch Chorzów i 4 UKS PCM Kościerzyna. Program rozgrywek na najbliższy weekend. Zagłębie Lubin zmierzy się z Energo AZS-em Koszalin. Start Elbląg podejmie KPR gminy Kobierzyce. MKS Perła Lublin zmierzy się z Pogonią Szczecin. W grupie spadkowej KPR Jelenia Góra zmierzy się z UKS-em PCM Kościerzyna. Piotrkowia podejmie Koronę. Pauzować będzie Ruch Chorzów. Za nami kolejna seria spotkań w rywalizacji koszykarskiej. Energa Basket Liga rozpędza się, jeżeli chodzi o rywalizację, o utrzymanie czy też o fazę playoff. AZS Koszalin w tej kolejce mierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa. Wyniki wszystkich spotkań z minionego tygodnia, także tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Wyniki spotkań z minionego tygodnia w Energa Basket Lidze. W ramach 24. kolejki Stelmet Zielona Góra przegrywa z Polskim Cukrem Toruń 107-110. 25. kolejka, King Szczecin przegrywa ze Startem Lublin 72-75. MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa na wyjeździe z Anwilem Włocławek 79-77. Trefl pokonał Polfarmę 82-71. Legia pokonała AZS 79-69. Stal przegrywa z Arką 65-75. Miasto Szkła Krosno przegrywa z Hydrotrack Radą 76-92. Aktualna sytuacja w tabeli. Na czele Arka Gdynia z dorobkiem 47 punktów, 46 ma Polski Cukier Toruń, 45 Stelmet Zielona Góra, 44 Anwil Włocławek, 42 Stal Ostrów Wielkopolski, 39 MKS Dąbrowa Górnicza, po 38 King Szczecin i Start Lublin. Dolna część tabeli Legia Warszawa 38 punktów, 35 ma Polfarma, 33 Hydrotrack Radom, 32 GTK Gliwice i tyle samo AZS Koszalin, 31 Trefl. Wspólnie ma 30 punktów i tyle samo miasto Szkła Krosno. Program rywalizacji na najbliższy tydzień. GTK Gliwice zmierzy się z Polskim Cukrem Toruń. Stelmet podejmie Spójnie. W ramach 26. kolejki Start zmierzy się z Treflem. Polfarma podejmie Polski Cukier Toruń. Stal zmierzy się z Kingiem. Miasto Szkła podejmuje Legię. Hydrotrack Radom zmierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. AZS Koszalin w niedzielę zmierzy się z Arką Gdynia. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.